Z tej strony Michał z technologia.ng.pl. Dzisiaj zajmiemy się rodziną narzędzi, których producentem jest nie kto inny jak Google. Narzędzia Google opierają się na pracy w chmurze, na pracy zdalnej, możliwości wspólnej edycji poszczególnych elementów oraz wygody przechowywania plików, przechowywania dokumentacji w jednym miejscu. I tym miejscem jest oczywiście dysk Google, z którego korzysta chyba prawie każdy. A na pewno każdy, kto korzysta z systemu operacyjnego Android, przynajmniej słyszał o czymś takim jak dysk Google i narzędzia Google. Od czego zacząć? Zacznijmy od tego, jakie narzędzia udostępnia nam Google do wykorzystania. Mamy prezentację, arkusze oraz dokument. W przypadku dokumentów sprawa jest prosta. Jest to po prostu edytor taki, jaki znamy z Worda, tylko nieco bardziej ograniczony, ale jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi użytkownikami Microsoft Word, to co oferuje nam Google w zupełności powinno nam wystarczyć. W tym miejscu możemy sobie wstawić tytuł naszego dokumentu. Tutaj oczywiście wpisujemy treść. Widzimy bardzo istotną informację. Wszystkie zmiany zostały zapisane na dysku. Dokumenty Google zapisują się w czasie rzeczywistym, co zresztą widać, kiedy my piszemy. Tutaj pokazuje się napis zapisuj. Ciężko jest stracić jakiś dokument, który powstaje na platformie Docs Google.com, ponieważ jest cały czas automatycznie zapisywany przez Google i jego wersja jest cały czas aktualizowana w miarę tego, jak dodajemy do niej coraz to nowy element. Generalnie dokumenty Google nie różnią się niczym, tak jak mówiłem, od Microsoft Worda, oprócz tego, że posiadają nieco mniej opcji. Natomiast są tu wszystkie rzeczy, które znamy z desktopowych, stacjonarnych narzędzi będących edytorami tekstu. Więc korzystanie z Google Docs pod tym kątem nie będzie stanowiło żadnego problemu. Dlaczego warto w ogóle zainteresować się narzędziami Google? Przede wszystkim dlatego, że są mobilne i niezwykle wygodne. Mamy do nich dostęp z poziomu smartfona, z poziomu każdego komputera. Nie musimy nosić ich przy sobie fizycznie na pendrive'ie czy na dysku twardym, ponieważ całość materiałów, jakie stworzymy, zapisuje się w chmurze. Z arkuszami jest podobnie jak z Wordem. Nie różni się to drastycznie od Excela. Mamy dokładnie te same funkcjonalności, więc możemy z nich korzystać w ten sam sposób, w jaki korzystamy z wersji stacjonarnych. Natomiast prezentacje są bliźniaczo podobne nie tyle do PowerPointa, co do znanego użytkownikom systemów Apple Keynote'a. Ale tak naprawdę
Nie ma to większego znaczenia, ponieważ całość menu narzędzi Google jest tak przejrzysta, że nikomu nie powinno sprawić problemu wykorzystanie tych narzędzi do tego, żeby stworzyć prezentację, czy żeby przechowywać tutaj dane w wygodny, prosty sposób. Oczywiście każdy w każdym z tych narzędzi, czy to jest edytor tekstu, czy arkusz kalkulacyjny, czy prezentacje, możemy pobrać te pliki na swój dysk, na swoje urządzenie w różnych formach. Możemy to wyeksportować do pliku w standardzie Microsoft Office. Możemy to wygenerować do PDF-a. W przypadku prezentacji możemy zrobić z tego JPEG-a czy PNG. Więc jakby możliwości jest tutaj naprawdę wiele. A elementem spinającym to wszystko w spójną całość jest oczywiście dysk Google, czyli przestrzeń dyskowa, jaką otrzymujemy wraz z, tak naprawdę z założeniem konta Gmail. Dysk w standardowej wersji posiada 5 GB pojemności. Tą pojemność można sobie zwiększać pakietami, które są już płatne, chociaż nie są to duże pieniądze. Jeśli byśmy spojrzeli na to przez pryzmat tego, czy bardziej opłaca się zapłacić miesięczny abonament na dysku Google, czy kupić zewnętrzny dysk twardy, to w przypadku przechowywania dokumentów i wygody pracy nad nimi w momencie, kiedy trzymamy je w chmurze, bardziej opłaca się wykupić sobie większy pakiet dyskowy u Google niż inwestować w fizyczne urządzenie. Cała potęga dysku Google opiera się o wspólną pracę w chmurze. Każdy z folderów czy każdy z plików możemy udostępnić osobom, które z nami współpracują, którym chcielibyśmy to pokazać. Możemy określić, jak duży dostęp będą mieli do tych plików, czy mogą je tylko obejrzeć, czy mogą je edytować, czy mogą dokonywać zmian w folderach i tak dalej. Tak więc narzędzia Google są przydatną, a przede wszystkim niezwykle funkcjonalną platformą, która znacząco może ułatwić nasze codzienne działania, naszą codzienną pracę. A przy okazji możemy też ułatwić tę pracę innym osobom, które współpracują z nami przy różnych projektach, inicjatywach i tak dalej. Łatwa wymiana plików, wszystko przechowywane w chmurze, wygodny dostęp z każdego miejsca i z każdego urządzenia, które po prostu ma podłączenie do internetu. Więc myślę, że większej zachęty do wypróbowania narzędzi Google nie potrzeba.